Minione 3 lata to zrealizowane 3 projekty z programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Podsumowanie tych zadań miało miejsce podczas konferencji zorganizowanej w wąbrzeskiej placówce. Pierwszy projekt dotyczył komunikacji i efektywnej komunikacji, komunikowania się. Drugi projekt to nowa era w edukacji, czyli wszelkiego rodzaju nowinki, w jaki sposób korzystać na lekcji, w domu, z technologii. Z kolei trzeci temat dotyczył empatii, a w szczególności problemu bullyingu. Podsumowania realizowanych projektów dokonały koordynatorki Aleksandra Ługiewicz oraz Hanna Kowalska, jak również uczniowie biorący udział w wyjazdach. Na zajęciach wspólnie tworzyliśmy prezentację na temat bezpieczeństwa w internecie. Uczniowie przede wszystkim przedstawili plusy uczestnictwa w projektach i pobytu w innym kraju. I jak się okazało, dla wielu z nich była to pierwsza w życiu podróż zagraniczna. Ja byłam na wyjazdach 3 razy. Byłam 2 razy w Turcji i byłam też w Bułgarii. Na wyjazdach byłam od 1 klasy, czyli od momentu, kiedy przyszłam tutaj do szkoły właściwie. Było to wielkie zaskoczenie oczywiście. Mogłyśmy się podszkolić jakby w języku angielskim, mogliśmy udoskonalić swoją mowę oraz poznać nowe osoby, zaprzyjaźnić się z nimi. Ja byłem raz, byłem w Turcji, w mieście Kilis koło Syrii. W wyjeździe było dużo przygód i ogólnie dużo poznałem nowych osób. Się też podszkoliłem w języku angielskim. Zaproszeni goście mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji, ale również obejrzeć filmy, które powstały podczas trwania projektów. Warto, aby to, czego wy doświadczyliście, by się z tym podzielić. Korzyści wynikające z realizowanych projektów popłynęły nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale także do szkoły. Szkoła wiele zyskała, nie tylko w sensie materialnym, to była promocja szkoły. Cały czas podkreślaliśmy, że projekty to są właśnie zespoły szkół w Wąbrzeźnie. Plakaty rozwieszane były, ulotki, strony internetowe, blog, Facebook, Instagram. Dzięki wielu benefitom placówka stała się bardziej atrakcyjna dla nowych uczniów. Uczestnicy wyjazdów nie tylko udoskonalają język angielski, ale także stają się bardziej otwarci na zawieranie nowych znajomości. Korzyści dla nas to chyba satysfakcja z tego, że możemy mieć wpływ na to, że młodzież jest zadowolona, że młodzież wyjeżdża. Tak, widzimy jak przyjeżdżają, że są zupełnie innymi ludźmi niż wyjechali. No już nie mówię tutaj o języku angielskim, gdzie po prostu naprawdę widać tę różnicę. Przyjeżdżają i nagle na lekcjach otwierają się, rozmawiają, ale w ogóle w wymiarze takim ludzkim. Tolerancja, poszerzenie horyzontów, zupełnie postrzeganie świata w inny sposób. Mamy nadzieję, że przed uczniami Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie jeszcze wiele ciekawych wyjazdów. Będą to zapewne kolejne okazje do wymiany doświadczeń, ale także rozwijania pasji podróżowania i poznawania otaczającego świata.